Jestem Aga, a ten podcast nazywa się Równowaga. Dzisiaj krótko o tym, dlaczego czasami dobrze w działanie, a czasami dobrze w odpuszczenie. Ja przez większość swojego życia zawodowego działałam. Działałam z pasją, z miłością, jednocześnie to nie wystarczyło, żeby się nie wypalać. I tutaj z pomocą przyszło mi odpuszczenie i cała. Teoria i praktyka, jaką doświadczyłam razem z tym słowem. Poznałam to słowo, gdy zaczęłam zgłębiać filozofię Dalekiego Wschodu, ale oczywiście szeroko pojmowany rozwój duchowy, osobisty, mówią bardzo dużo o tym odpuszczeniu, słyszymy o tym odpuszczeniu. Niestety bardzo często wpadamy też w tą pułapkę. Która się kryje za zbyt dosłownym pojmowaniem niektórych koncepcji rozwoju duchowego i odpuszczamy totalnie. To znaczy, że także nie działamy, i to jest błąd. Mnie udało się przez życie zawodowe doświadczyć i większości jednego, i większości drugiego, a także łączenia jednego z drugim. No i oczywiście wiadomo, że Odpowiedzią na wszystko jest równowaga. Gdy przez pierwsze lata swojej działalności yy, tylko działałam yy, i kierowałam się sercem i miłością do tego swojego działania, do tej swojej pracy, do swoich projektów, to tak czy siak dochodziłam do takiego momentu, który nazywam ścianą, i zaczynałam walić głową w mur. Wymyślałam wspaniałe pomysły, ale każdy pomysł potrzebuje jakiegoś zatrzymania albo jakiejś analizy z naszej strony. No, i to doprowadzało do takiego wypalenia, do, takiego, do takiej niechęci i nienawiści do tego, co robię. I to nie jest dobre, bo po prostu potrzebne są momenty, w których zastanowimy się, co możemy zmienić, co możemy dodać, co możemy zmodyfikować, żeby iść tą drogą dalej, ale niekoniecznie od razu zawracać albo zupełnie zmieniać kierunek. Gdy jednak. Hmm, po tych wielu latach zaczęłam bardziej poszerzać swoją świadomość poprzez zgłębianie wiedzy, czytając mnóstwo książek, robiąc różne kursy duchowe. Poznałam odpuszczenie i w tym odpuszczeniu wręcz się zakochałam. I rzeczywiście przez pierwsze lata stosując bardzo dużo tego odpuszczenia, rzeczy magicznie przychodziły do mnie same. Myślałam, że już tak będzie zawsze. Ale okazało się, że no, życie jednak wymaga od ciebie rozwoju cały czas, bo na tym przecież polega. W związku z tym w końcu w tym odpuszczeniu po prostu przestały dziać się rzeczy i było to dla mnie zaskakujące. Dlaczego, pomimo tego, że tyle odpuszczam, nic do mnie nie przychodzi? No właśnie, bo jednak zapomniałam o tym, że poza koncertem odpuszczenia nauczyłam się jeszcze czegoś w życiu. Czyli właśnie działania. No, nie bez powodu uczymy się pewnych kroków, wyciągamy jakieś wnioski z lekcji, żeby je potem stosować w naszym życiu, żeby jednak ufać sobie i wyciągać z tego naszego zasobu, z tego wszystkiego, czego się nauczyliśmy i po prostu iść za tym, co sami czujemy i co, czego sami doświadczyliśmy i z czego sami wyciągnęliśmy po prostu mądrość. I mądrość, jaką ja wyciągnęłam ze stosowania najpierw działania bez zastanowienia i odpuszczenia bez działania, jest taka, że najlepiej stosować mądrze jedno i drugie. Drodzy Państwo, będę kończyć. Żartuję, usłyszałam to na szkoleniu Michała Rusinka o tym jak przyciągnąć uwagę widzów albo zatrzymać właśnie uwagę widzów. I to jest poniekąd podobne do tego właśnie odpuszczenia, o którym dzisiaj opowiadam. Wyobraźcie sobie, że jest energia, tak, że coś nas napędza, że my jesteśmy napędzani czymś. I to jest to nasze właśnie działanie. Jeżeli wierzycie w duchowość, wierzycie w duszę, to ta dusza przejawia się przez nas. To ona przez nas działa w jakimś sensie. Ale nie musicie nawet w to wierzyć, bo de facto no po prostu żeby coś otrzymać, musimy coś dać od siebie. To znaczy musimy zainwestować, zainwestować swój czas, swoje pieniądze, swoje właśnie działanie, żeby jakiś projekt albo coś do nas przyszło. I teraz, jeżeli zaczynamy pracę nad jakimś projektem, albo zaczynamy pracę nad nową firmą, czy gdziekolwiek zaczynamy pracę, to wówczas no, musimy zainwestować to nasze działanie w to, nawet jeżeli może się okazać, że efekty tej pracy otrzymamy za kilkanaście lat kilka, kilkanaście lat. Oczywiście fajnie, gdy te efekty przychodzą szybciej. No, i tutaj potrzeba jest takiego działania i odpuszczania w korelacji. To znaczy, jeżeli zakładamy firmę, zakładamy jakąś, zaczynamy jakiś projekt, no to najpewniej działamy z pasją, z zaangażowaniem. I teraz oczekujemy tych efektów, i właśnie oczekiwania to jest coś, co psuje nam ten efekt, a tak naprawdę po prostu go bardzo opóźnia. Możemy to przyspieszyć, ale paradoksalnie nie możemy chcieć go przyspieszać. To znaczy, jak to mówią, droga jest celem. W tym działaniu musimy się cieszyć po prostu tym, co robimy. Cały czas podchodzić z zaangażowaniem, z pasją, z miłością i jednocześnie nie patrzeć na to, czy już osiągnęliśmy ten cel. No bo jeżeli my na co dzień wykonując swoją pracę Malując obraz, robiąc film, robiąc zdjęcia. My się cieszymy z tego, cieszymy się z tego procesu. To nam daje po prostu radość. To dlaczego? To na co więcej czekamy? To co więcej jest nam potrzebne? Okej, okay, ale my lubimy sobie stawiać cele. Ja też. Ja lubię stawiać sobie cele, lubię osiągać marzenia. No, uwielbiam to. Jednocześnie, zawsze, gdy dochodzę do jakiegoś miejsca, gdy osiągam to, co chcę osiągnąć na wstępie, to nie czuję się przy tym inaczej niż wcześniej. To znaczy, oczywiście, że się cieszę, ale jednak to do mnie przychodzi, gdy cieszę się przez cały czas. Czasami coś przychodzi, nawet jak bardzo na to czekamy, no ale to przychodzi wtedy, kiedy pozwolimy sobie odpuścić to czekanie. I to odpuszczenie przejawia się w różny sposób, gdy robimy to w sposób nieświadomy. Może się to przejawić w taki sposób, że się tak wypalimy, że się po prostu poddamy, padniemy na kolana i powiemy, że mamy dosyć, że nie chcemy już więcej, że nie chcemy tej pracy, nie chcemy, no bo nie widzimy efektów, tak? Najczęściej tak jest. Najczęściej człowiek się demotywuje wtedy, kiedy nie osiąga tego celu, kiedy nie ma efektu, kiedy nie wpływają pieniądze, tak? Umówmy się, że to jest jakiś czynnik, dla nas motywujący, dla jednej osoby mniej, dla drugiej więcej, ale zawsze, ponieważ te pieniądze są potrzebne, to jest to jakiś czynnik motywujący, to chyba wszyscy się zgodzą. Jak nie, to zapraszam do komentowania. W związku z tym e, zawsze na coś tam czekamy, tak? Zawsze mamy jakieś oczekiwania. Czy mamy, nie musimy tego nazywać oczekiwaniami, ale możemy to nazwać swoją potrzebą, którą chcemy zrealizować, którą wiążemy właśnie z osiągnięciem tego celu. Gdy działamy, ale jednocześnie włączamy w to oczekiwania, że nasze działanie będzie tylko dla nas satysfakcjonujące. Jeżeli osiągniemy cel dzięki temu działaniu, to najczęściej albo ten cel będzie bardzo wydłużony, albo niestety nie będziemy się z niego tak cieszyć. I teraz, jeżeli mamy jakąś potrzebę, którą wiążemy z tym celem, to musimy, oczywiście, nic nie musimy. Ale dobrze jest, żebyśmy ją realizowali już w trakcie działania po prostu, to wtedy naprawdę ten cel szybciej do nas przyjdzie. Bo zauważcie, to jest tak, że to jak z tym chomikiem, który w, który w koło wrotku cały czas pędzi w jedną stronę i nigdy się nie zatrzymuje. No, w końcu się zmęczy, w końcu padnie, i tak naprawdę nie będzie miał możliwości, żeby zobaczyć, z czego on może się cieszyć, tak? I my jesteśmy w takim pędzie, właśnie. Nie zatrzymujemy się. Nie wychodzi nam, nie dochodzimy do tego momentu, do którego byśmy chcieli, ale pędzimy dalej. No i właśnie w tym momencie lepiej jest odpuścić lepiej jest działać i odpuszczać odpuszczać w takim sensie, że po prostu. Odpuszczać działanie, ale także odpuszczać przywiązanie do celu, yy, odpuszczać nasze projekcje, naszego umysłu, to znaczy taką projekcję, która mówi o tym, że to działanie ma nam coś dać, bo, wiecie, często jest tak, że intuicyjnie działamy, ale wydaje nam się, że to nie ma sensu, że to nas nie prowadzi do żadnego celu, a potem okazuje się, za miesiąc, za rok, za kilka lat, że to działanie przyniosło nam właśnie to, czego chcieliśmy, czy to, czego potrzebowaliśmy. W moim przypadku było tak, oczywiście, że kilka razy zrobiłam projekt, do którego nie byłam do końca przekonana, ale coś mnie prowadziło w tą stronę, nakierowało w taki sposób, że w końcu go zrobiłam, i potem, za rok, dzięki temu, że zrobiłam ten projekt, przyszedł do mnie ten właśnie wymarzony, którego chciałam. I to jest kluczowe, że czasami w jakimś sensie musimy się zmusić. To znaczy, musimy wyjść po prostu z tej strefy komfortu naszego. Musimy wejść w ten dyskomfort. Wiecie, wszystko, co jest nowe, będzie dyskomfortowe. Dla naszego umysłu, oczywiście. Ale właśnie to też trzeba odpuścić nadmierną kontrolę naszego umysłu nad całym procesem. Okej, okay, dużo tego gadania, więc po kolei, może krokami. Po pierwsze, uważam, że dobrze jest y, rzeczywiście wyznaczyć sobie te działania. Nawet Mel Robbins mówi o tym, że my ludzie jesteśmy podzieleni na dwie grupy. Na wizjonerów, którzy już widzą to marzenie, jak ono się spełnia, i na tych, którzy widzą małe kroki przed sobą. Jednocześnie wizjoner ma problem właśnie z tym, żeby te kroki małe przed sobą zobaczyć, a w drugą stronę. Ta osoba, która jest bardziej analityczna, jej trudniej jest zobaczyć to marzenie, które się spełnia, tą wizję. Ale dla równowagi dobre jest jedno i drugie. I teraz, jeżeli wyznaczymy sobie jakiś cel albo intencję, marzenie. Te trzy rzeczy różnią się między sobą, bo marzenie to jest coś takiego bardzo wykraczającego poza nasz umysł. Intencja to coś, co może do nas przyjść z lekkością, ale my nie możemy tego kontrolować i nie chcemy mieć na to takiego dużego wpływu. Za to cel to coś, co my możemy potrafić po prostu zrealizować. I teraz, jeżeli sobie na przykładzie intencji wymyślimy jakąś intencję, to znaczy, że mam na przykład intencję, żeby przyszedł do mnie wspaniały nowy projekt, no ale to jest właśnie poza moją kontrolą, bo nie wiem skąd i nie wiem kiedy. Teraz, jak już mamy tą intencję yy, i puściliśmy ją w świat, powiedzieliśmy ją na głos, yy, albo ustaliliśmy sobie jakiś cel, na który chcemy i możemy mieć wpływ. To w przypadku intencji właśnie odpuszczamy zupełnie działanie w tym kierunku, tylko czekamy na różne sytuacje i ludzi, którzy pojawią się na naszej drodze i którzy nas sami poprowadzą. To jest tak zwane zjawisko synchroniczności, o którym mówił Karl Gustav Jung. I tutaj, jeżeli mamy ustaloną intencję, to nasza intuicja naturalnie będzie nas prowadzić w miejsca, które nas do tego. Do tej intencji przybliżą, czy przybliżą nas do tego celu. I teraz odpuszczenie tutaj polega też na tym, oczywiście tu nie chodzi o to, żeby zupełnie nic nie robić, bo właśnie chodzi o to, żeby na przykład chodzić w miejsca, w których te osoby możemy spotkać. W moim przypadku, na przykład odwiedzanie instytucji kultury sprawia, że ja często właśnie spotykam osoby, z którymi później nawiązuję współpracę, ale to. Dzieje się w taki sposób nieoczywisty i spontaniczny. To znaczy, to nie dzieje się najczęściej w taki sposób, że wysyłam komuś maila i dostaję odpowiedź, tak, jesteśmy zdecydowani i gotowi. Nie, albo to samo przychodzi do mnie, albo jest taką odpowiedzią na, na intencję, ale czasami to dzieje się w taki sposób, że na przykład ktoś zobaczy z drugiego końca Polski mój film i dzwoni do mnie. Albo na przykład to jest ktoś, z kimś już wcześniej współpracowałam i się wtedy odzywa, czyli może to być obca osoba, może to być ktoś znajomy. Chodzi mi tutaj o to, że w pracy z intencjami no, musimy zupełnie odpuścić kontrolę umysłu. Na tym polega to odpuszczenie, czyli nie chodzi o to zupełne odpuszczenie działania. Natomiast inaczej się ma na przykład realizowanie celów. Bo jeżeli my sobie ustalamy jakiś cel, to musimy ustalić go takiego, żebyśmy mogli go zrealizować i ustalić sobie najlepiej kroki, które nas prowadzą do tego celu. I oczywiście, jeżeli to jest cel, który wydaje nam się trudny, to też jest bardzo dobrze zaufać intuicji, chociaż ona wtedy prowadzi nas w miejsca, które dają nam lekcje i to często trudne lekcje są, ale one nas przygotowują na właśnie realizację tego celu. Natomiast jeżeli chcemy podjąć współpracę, albo no w moim przypadku, na przykład teraz, chcę dostać stypendium. No i teraz, jeżeli chcę dostać stypendium, tudzież jakieś, jakąś dotację, no to przecież ja nie mam na to wpływu. Ja nie mam na to wpływu, czy dostanę pozytywną odpowiedź, ale jednocześnie moim celem jest złożenie wniosku. I to jest coś, na co ja mam wpływ. I teraz ja mam też wpływ na to, w jaki sposób go przygotuję, więc robię to najlepiej jak mogę. Konsultuję to z różnymi osobami i także z tymi osobami, które wydają decyzje, bo oni wiedzą, jak najlepiej ten wniosek przygotować. Eee, czyli to jest jakby w obrębie mojego kontrolowanego działania. I takie kroki, właśnie, które prowadzą mnie do jakiegoś celu, mogę sobie ustalić. Jednocześnie i tak, muszę odpuścić kontrolę tego, czy dostanę tą dotację. I po prostu w tym czasie. Najlepiej albo najgorzej, najgorsze, co możemy zrobić, to czekać. Nie czekać. Lepiej nie czekać, tylko zająć się już następnym projektem e, albo składać także wniosek na inne e, dotacje, e, albo zupełnie pracować nad czymś innym. Dla mnie, właśnie zajmowanie się mentoringiem, czy prowadzenie warsztatów filmowych, czy sesji coachingowych, mentoringowych, to jest to, gdzie ja łapię równowagę, ponieważ. E, Wtedy przenoszę swoją uwagę na inną działalność swojego życia, a te wszystkie wnioski, które złożyłam, wszystkie projekty, które skończyłam, czy wszystkie scenariusze, które zaczęłam, one chwilę odpoczywają ode mnie i ja od nich. I dzięki temu nie wypalamy się nawzajem. A ja uwielbiam robić to, co robię właśnie w tym momencie i także pracować z ludźmi, i wtedy się. Spełniam, spełniam się de facto we wszystkich obszarach swojego życia i realizuję wszystkie swoje potrzeby. I tutaj także mam intencje oczywiście różne i odpuszczam przywiązanie do tego, co do mnie przyjdzie w związku z tym. Tak jak nagrywanie tego podcastu. Nagrywam to, bo mi to sprawia frajdę. Wykorzystuję wszystko, co wiem odnośnie rozwoju, Osobistego rozwoju duchowego, a także moje doświadczenie zawodowe, i swój zasób, i umiejętności ustawiania światła, i kadru, i nagrywania po prostu tego materiału dla Was. Ale ja to robię z przyjemnością, wrzucę to na internet, i teraz mam dwie drogi, znaczy co najmniej dwie, bo zazwyczaj jest ich o wiele więcej całe spektrum. Uznajmy, na potrzeby tego odcinka, że mamy dwie drogi. I ja mam jedną taką, że wrzucam ten materiał na internet i sprawdzam, ile mam wyświetleń, i oczekuję, i frustruję się, frustruję się tym, że nie mam wyświetleń. I co powoduje frustracja? Oczywiście emocje negatywne są do przyjęcia. Jeżeli ja się będę frustrowała, to w tym momencie ja tą frustracją muszę się zająć. Opowiadałam w podcaście jeszcze bez obrazu o równowadze emocjonalnej, jak się zajmować swoimi emocjami. Nie uciekamy od nich, tylko jeżeli rzeczywiście ta frustracja przyjdzie do mnie, to zastanawiam się i zadaję sobie pytanie, dlaczego właściwie się tym frustruję? Dlaczego się frustruję tym, że na przykład po jednym dniu od wypuszczenia odcinka. Wracając do frustracji, bo na chwilę mi się sprzęt zatrzymał, chyba się przegrzał. To jest ciekawe. Bardzo dobre body, a się przegrzewa. Każdy z nas potrzebuje odpuszczenia i zatrzymania. Ciekawe, jakie on wyciągnie wnioski w tym czasie. Ja na pewno wyciągam wnioski takie, że potrzebuję lepszego sprzętu. Na poważnie, słuchajcie. Jeżeli pojawia się frustracja, to przerabiamy tą emocję, o czym nie będę opowiadać w tym odcinku. Jednocześnie, emocje musimy sobie przerobić, i w taki sposób puszczamy opór. Dosłownie w ciele, w umyśle i w ciele. Odpuszczamy ten opór. Opór energetyczny, no, emocje są energią. Gdy to odpuścimy i się zrelaksujemy. Odpuścimy też nasze lęki, które na przykład w moim przypadku pojawiają się dość często. To znaczy, chciałabym, żeby były rzadziej. Bo wtedy jak je odpuszczam, to właśnie wtedy najczęściej przychodzi to, na co czekam, bo oczywiście, że podświadomie zawsze na coś czekamy, ale chcę ale lepiej tą podświadomość uczyć tego, że nie ma potrzeby nawet czekać właśnie na ten cel, na ten efekt. Nie ma sensu, dlatego że przecież życie dzieje się tu i teraz. I my mamy tym życiem się cieszyć. No chyba nie będę dzisiaj płakać z tego powodu, że czegoś jeszcze nie mam, tylko będę cieszyć się z tego, co mam już dzisiaj, dlatego że dzięki temu, dzięki wchodzeniu w te właśnie pozytywne emocje, chociaż nawet tą drogą bym nie szła, bo często wpadamy w taką pułapkę, że chcemy wejść tylko na wysokie wibracje i w dobre emocje, tylko ze względu na to, żeby coś to siebie przyciągnąć. A dlaczego nie tylko ze względu na to, żeby po prostu być szczęśliwym? I to jest klucz takiej takiej koncepcji, że droga jest celem, czyli nasze życie właściwie na co dzień jest celem. Kreowanie tego życia na co dzień jest celem. I teraz żeby właśnie osiągnąć jakiś cel, żeby przyszła do nas intencja, to dokładnie Tyle samo musimy działać, ile odpuszczać. Tylko i przy celu, i przy intencji, to działanie jest inne, ale odpuszczenie zawsze polega na tym, w każdej sferze życia, nawet w relacjach, polega na tym, żeby jednak nie myśleć o tej drugiej osobie, żeby nie myśleć o tym projekcie. Negatywne myśli zawsze będą do nas przychodzić, więc przepuszczamy je przez siebie. Ale my nie musimy w kółko, nasz umysł ma taką funkcję ruminacji, czyli powtarzania na okrągło tych samych tematów. My nie musimy ciągle tych samych tematów analizować, powtarzać, czy tych osób właśnie spotkanych analizować, bo to sprawia, że jesteśmy w oporze, czyli do tyłu, do tyłu cały czas. I teraz, jak sobie to odpuścimy, i w tym momencie, kiedy zaczynamy tą analizę, która jest potrzebna tylko do tego, żeby wyciągnąć jakiś wniosek i iść dalej, ale jak znowu wracamy do tej analizy i szukamy tego samego wniosku, to już rzeczywiście nie ma sensu. Więc jak już wyciągniemy ten wniosek, to lepiej sobie w tym momencie po prostu odpuścić. Zastanawiamy się, tak? Dlaczego coś jest dla nas takie ważne, dlaczego osiągnięcie tego celu jest dla nas takie ważne, i dokonujemy takiej psychoanalizy, takiej rozmowy ze sobą, psychoanalizy tudzież rozmowy duchowej, nazwij to jak chcesz. Ważne, żebyś się skupił, skupiła na sobie i na tym, czego Ty chcesz, co Ty chcesz osiągnąć i co Ciebie blokuje, jakie to są emocje. I teraz, jak już sobie to pouwalniasz i się zrelaksujesz, to najpewniej. W tym momencie przyjdzie do Ciebie dokładnie to, na co nie czekasz. <grymne> na razie. Jeśli chcesz już dzisiaj zacząć tę podróż, to fajnie w równowadze, po otrzymaniu tej dawki wiedzy dać mi lajka. Zachęcam Cię do bycia bardziej wylewną lub wylewnym i udostępnić ten materiał. Jeśli interesuje Cię moja osoba, chodź do mnie na stronę lub bloga i tam jest prawie cała prawda na mój temat. Namaste, bracie i siostro.